Południa Pana nie! Thank you.
Południe Panem jest! Słońce jest! Południe Panem jest! Słońce jest! Południe Panem jest! Słońce jest! Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiejszą galę będę miał przyjemność poprowadzić z Rafałem Pietrasem, sekretarzem Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola. Dzień dobry, witam Państwa. Witam serdecznie w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Wszystkich Kibiców Stali Stalowa Wola. Kochani, spotkaliśmy się tu po to, aby przedstawić głównych aktorów drugoligowych rozgrywek piłkarskich, którzy będą bronić barw naszej Stalówki w rundzie wiosennej sezonu 2013-2014. Jednak nie byłoby nas tutaj, gdyby nie organizator dzisiejszej imprezy, Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola. Nadszedł czas na podsumowanie działalności naszego stowarzyszenia za 2013 rok. Podejmowane działania miały na celu propagowanie idei czynnego kibicowania, integrację kibiców i sympatyków Stali Stalowa Wola, a także wytworzenie atmosfery szacunku do klubu, jego historii, sympatyków oraz rozpowszechniania jej w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie obok inicjatyw związanych z naszym klubem włącza się aktywnie w działalność charytatywną i społeczną dotyczącą naszego miasta oraz jego mieszkańców. W maju 2013 roku zorganizowaliśmy wyjazd specjalnym pociągiem na mecz piłki nożnej pomiędzy Siarką Tarnobrzeg a Stalą Stalowa Wola. W tym doniosłym i ważnym dla każdego kibica Stalówki wyjeździe wzięło udział ponad 1000 fanów naszej drużyny. W lipcu natomiast został przeprowadzony trzeci letni turniej kibiców i sympatyków Stali Stalowa Wola, w którym uczestniczyli nasi przyjaciele z całej Polski. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia aktywnie wspierają klub poprzez bieżącą pomoc władzom spółki piłkarskiej. Nadto Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola podejmuje działalność społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta. W 2013 roku zorganizowaliśmy akcję Zielono-Czarny Mikołaj, dzięki której spaliśmy domy dziecka w Stalowej Woli. Stowarzyszenie było także inicjatorem zbiórki odzieży dla potrzebujących, jak również braliśmy aktywny udział w Wigilii dla mieszkańców Stalowej Woli. Wspólnie z klubem Kajto w Stalowej Woli wzięliśmy udział w akcji Szlachetna Paczka oraz Paczka dla Kombatanta na Kresa. Przypomnę też, że jest to piąta prezentacja drużyny Stali Stalowa Wola. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola, dzięki którym nie byłoby możliwe przeprowadzenie wymienionych akcji. Jednocześnie z uwagi na trudną sytuację naszego klubu chciałbym zachęcić wszystkich do czynnego udziału w życiu naszego stowarzyszenia i klubu, jak również zapewnić, iż Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola będzie nadal aktywnie wspierać naszą Stalówkę. Ale żeby nie zanudzać Państwa opowieściami, zapraszam też teraz na krótki pokaz grupy taniecznej Pasja ze Spółdzielczego Domu Kultury pod kierownictwem pani Urszuli Wieczorek.
Zatańczyły dziewczyny z wielką pasją. Gorące brawa jeszcze raz. Zespół Pasja, zespół Zielczego Domu Kultury. Pod kierownictwem pani Urszuli Wieczorek.
Kochani, zanim przejdziemy do głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru, chcielibyśmy przedstawić młodszych adeptów piłkarskiego rzemiosła, młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile drużyny Stali Stalowa Wola. Stal Stalowa Wola prowadzi obecnie szkolenie młodzieży w 11 grupach wiekowych. W sumie piłkę nożną w naszym klubie trenuje ponad 300 chłopców. Organizatorzy dzisiejszej prezentacji postanowili zaprosić na ten wieczór jedną z najmłodszych grup. Zapraszamy na scenę chłopców z rocznika 2003, prowadzonych przez trenera Wojciecha Fabianowskiego. Powitajmy ich serdecznie. Jeszcze. Także choroby, różne sprawy, nie wszyscy mogli dotrzeć. Tylko się cieszę, że możemy pracować w tak dużym gronie. Tak jak tutaj powiedział pan Adaś, miejmy nadzieję, że będą kiedyś stanowili o sile Stalówki, ale nie tylko Stalówki, może w przyszłości nawet kiedyś to są przed nami stoją przyszli reprezentanci Polski. Taką mam nadzieję. Zacznijmy może od początku. Radek Rybski. Igor Lechoczest. Mateusz Taraha. Alan Bulec. Hubert Sołek, brat Maćka Sołka, który tutaj trenuje w pierwszej drużynie. Mateusz Mikołaj Szmuc. Igor Fedejko. Wiktor Kurkiewicz. Patryk Tusty. Mikołaj Burcy. Krzysztof Kędzia. Oskar Tarka. Piotrek Gaweł. Kacper Wojta. Kacper Wojtas. Oliwier Reiner. Krystian Jakliński. Michał Żon, Arek Tarnawski, Paweł Szyliński, Mateusz Pawłowski i Miłosz Wojciechowski. Gorące brawa, trener Wojciech Fabianowski i rocznik 2003 Stali Stalowa Wola. Mogę jedynie powiedzieć, że trzymam kciuki za was, chłopaki, i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy wam kibicować. Jeszcze raz gorące brawa! Wojciech Fabianowski i jego chłopcy rocznik 2003. Dziękujemy wam serdecznie. Cały czas brawa, kochani. Bardzo ładnie. Wspaniali chłopcy. Otrzymuję trenera słowa. Na pewno któryś z nich będzie na pewno reprezentantem Polski, a Stalówkę wszyscy będą reprezentować. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam na krótki koncert specjalny. Przed nami Ziki BPM! Raz. Witam serdecznie wszystkich przybyłych.
szczególnie kolegów i koleżanki. Miała być hip-hopowa niespodzianka, nie wiem, czy jest miła, czy jest niemiła. Fajnie, że tu jestem drugi raz. W tamtym roku też byłem. Skorzystam z prawa głosu przy okazji, jak tutaj jestem. Wczoraj obchodziliśmy bardzo ważny dzień. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyłem wczoraj w Rzeszowskim Marszu, dzisiaj w Starobowolskim. Pamięć jest rzeczą świętą, więc ku waszej pamięci żołnierzy wyklęci. Cześć i chwała! Bogatemu! Cześć i chwała! Bogatemu! Cześć i chwała! Dziękuję ślicznie. A teraz przejdziemy do występu. Ja będę krótko występował, nie chcę zabierać cennego czasu. Możemy puścić pierwszy. Moje zdrowie, kochane! Wasze zdrowie! Gdy ruszył za chlebę, lud na stałe zamieszka, z dala od tego miejsca. Z historią po przejścia, to twoja ojczyzna, tu na znacie ojczyzna, uniła do serca. Jak najlepsza matka nauczyła jak żyć i co to honor i walka. Wiele bólu, cierpienia to wciąż daje Balkan. I tylko twa miłość może ciężar ten zadać. Jej imię Polska, ja jestem jej synem i dopóki żyję, to ona jest kije, jesteś taki jak ja. Witaj w rodzinie, czas rodziczy strajków. Kraju dzieci złapuje, przysłowi ich czynie. Widzisz, przywiązanie do ziemi, tradycji, wartości i wiary, nawet prosto spod Karpacia leci to przesłanie. Jestem dumny z pochodzenia i honoru nie sprawię. Dziki BB. Czyli biorę długi mory, chwytam chwilę. Ja biorę póki mogę, czyli łapię chwile proste. Żyję tak, by każdy dzień przynosił progres. Ciągły postęp, to co robię to nie nonsens. Być coraz lepszym gościem w życiu, na wice w sporcie. Skąd wiesz, co przyniesie nowe jutro? Liczy się tu i teraz, by nigdy nie było smutno. Krótko, żyjemy tu, nie wyjdzie trudno. Masz tylko jedno życie, więc nie czekaj tylko zwykłość. O los, często bywa dla nas nieszczęśliwy, niesprawiedliwy. Dla ludzi dobrych i prawdziwych, ty nie trać siły. Choć życie patrzy jak pokrzywy i miej dla kogo żyć. O bliski zawsze bądź prosliwy. To prawdziwy sens tego ziemskiego życia. Ile dasz od siebie, nie ze swojego serca bicia. Zegar tyka, czasu myka, jakoś tak ryka. I tylko Bóg będzie mógł nas z tego rozliczać. Jestem bezgranicznie oddany prawdziwym wartościom, hoduję zasady. Nawet kiedy w sercu ramy, to pamiętaj słowa mamy, by w życiu być zwycięzcą, a nie przegrany, do tej siebie przywiązany. Kochana matka Polska, to mój kraj, to mój dom. I tak ma zostać, by swają sprostać. Nie czekaj co los da, umysłem, sercem, ciałem. Wielka ma postać, pokaż, że można. Znajdź w życiu pasję, złap na poważnie. Na zawsze wiatr szakle, rozpad płomień, który nigdy nie zgaśnie. Pamięć jest wieczna, na wieki nie zaśniesz. Dla mnie nieważne, ile przeżyłeś w wiosce. Jak jesteś dobry chłopak, to idę za tym kosem. Ślepy plamo, szacunek pozdrawiam. Dobrym ludziom oddany, jak ty Beethoven, Dalaj Lama. Dalej jestem jasny, a pójdę w końcu jasny. A padłem na rybę, ja ten na rynę zeszedł pozdrawiam. Ty się mi przywiązany, bezgranicznie oddany. To poezja ulica, która jest poezją życia. Dalej jestem jasny, a pójdę w końcu jasny. A padłem na rybę, ja ten na rynę zeszedł pozdrawiam. Ty się mi przywiązany, bezgranicznie oddany. To poezja ulica, która jest poezją życia. To jest nasz czas. Wasz czas, grajcie, wygrywajcie. My wygrajmy przyszłość lepszą dla naszej ojczyzny. To jest mój czas, to jest nasz czas, tak. Nie mów o tych gwiazdach, prosty, dobry chłopak z miasta. Czysta zajawka, ostra jazda, nigdy basta. Bo to mnie nie wykańcza, to moja szansa. Nieśmiertelny myśl na zawsze, to bity rymy. Patrzę, słowem patrzę, sprawdź mnie. Coś robię na poważnie, na wyluce przeważnie. Bądź wyobraźnie,
kto ma moc najwyraźniej. Znasz mnie, tobie jest, to jest grane. Wysokie spierdolnicie, dobre rapy nabijane. I nie przestanę, tu trwam. Mnie nie złamiesz, byłem, jestem sobą. Będę na wieki wieków, amen. To jak testament, pozostawię to po sobie. Jak za syndrom zrobię, wspomnisz mnie po słowie. Człowiek, tu co nabijam. I ja nie myślę odejść. Z czasem się dostrzegam, to przyjaciele mam to wrogiem. RAP nałogiem, którego nie chcę się pozbywać. Tu uzależnienie, pisać nami jak nagrywać. Najlepszy klimat, mówią ciągi na rewina. To wasz czas, bojem nas wielka siła. Teraz zapraszam mojego kolegę Żabucha. Przywitajcie go gromkimi brawami. Witam gorąco wszystkich. Mogę dodać od siebie, że dzisiejsza prezentacja w porównaniu z poprzedniego roku naprawdę jest dużo większą pompą, dużo więcej ludzi. Fajnie, fajnie. Miło, że tutaj jestem. Puszczamy drugi bit. Jestem pewien, dziki Żabuch. Dobierasz znajomych, kierują się portfelem. Nieważne co w kierunku.
hajska, nie muszę zapewnić lepszy. Niebezpieczny jest pewnego życia. Umiera to, co piękne, dobro, złe, gdzie już nie za. Na ulicach zawiste ludzkie spojrzenia, a ci bliscy dzisiaj są, jutro ich nie ma. Jednak jedna czeka, aż staniesz się pachliwą. Co się stało z tym dobrym chłopakiem czy dziewczyną? Nieraz nie liną, uśmiechem klepną po plecach. Dobre słowo w oczy, w plecy, nóż standardowy temat. Odwieczny dylemat, lepszy wróg czy przyjaciel. Pierwszy wyłożył karty, drugi granie czy sto razy. Tyle w temacie, szanuj i bądź szanowany. Najważniejsze jest to, ile od siebie damy. Los niespodziewany może zadać cios. Bądź człowiekiem dla człowieka, lekcja życia, sprawdź to. Świat nie jest, ty nie, ty szelest. Nie patrzy na korzyści, kiedy siedzisz w ciele. Ubierasz znajomych, kierując się portfelem. Nieważne co w kiepanie, jeśli jesteś przyjacielem. Bo i świat nie jest, ty nie, ty szelest. Nie patrzy na korzyści, kiedy siedzisz w ciele. Ubierasz znajomych, kierując się portfelem. Nieważne co w kiepanie, jeśli jesteś przyjacielem. Bo i świat nie jest, pieniędzy szelest. Dokładnie tak. Dziękujemy ślicznie. Południa panem jest! Południa panem jest! Dziękuję ślicznie. Brawo, brawo, świetny występ. Jeszcze raz podziękujemy grubkimi brawami. Dziki BB. Dziki powiedział, że w tym roku prezentacja jest lepsza, że frekwencja bardziej dopisała. A ja będę przekorny i powiem, że Dziki też jest lepszy niż w tamtym roku. Dziki BB! Prosimy jeszcze raz na scenę. Brawa, brawa, wielkie brawa! Szanowni Państwo, a teraz w telegraficznym skrócie, co już jest oczywiście tradycją, przypomnę historię stalowołowskiej piłki. Nasza stalówka powstała w 1938 roku z inicjatywy Feliksa Olszaka, dyrektora zakładu hutniczego. Pierwszym trenerem piłkarzy był eks-gracz Krakowi Karol Walkowski. Klub był wielosekcyjnym stowarzyszeniem kultury fizycznej, a były w nim takie egzotyczne, jakby się wydawało, sekcje jak łucznictwo i hokej na lodzie. Od początku jednak najważniejszą i wiodącą dyscypliną w klubie była piłka nożna. Po wielu latach gry w niższych klasach rozgrywkowych w 1973 roku udało się po raz pierwszy awansować do ówczesnej drugiej ligi. W drugiej lidze Stal występowała do roku 1987, kiedy to po raz pierwszy awansowała do pierwszej ligi, czyli dzisiejszej Ekstraklasy. Wśród zawodników, którzy wywalczyli ten awans, byli m.in. obecni dziś wśród nas Wojciech Nieradka, Dariusz Sajdak, Paweł Rybak. Brawa dla nich. Są wśród nas. Ponadto drużynę tą tworzyli Jerzy Rogoziński, Jacek Lis, Wojciech Niemiec, Janusz Weselak, Zygmunt Tworek, Krzysztof Bzyra, Artur Kopeć, Antoni Fijarczyk, Mirosław Mścisz, Janusz Mulawka, Wiesław Pędlowski, Krzysztof Strzelec, Dariusz Miśkiewicz i Krzysztof Sek. A prowadził ją duet trenerski Władysław Szaryński, Krystian Muskała. Piłkarze zagościli w pierwszej lidze tylko na jeden sezon, a ponowny awans udało się uzyskać w 1990 roku. Znów tylko na jeden sezon. Dzięki duetowi trenerskiemu Włodzimierz Gąsior, Piotr Brzeziński, Stal po raz trzeci zagościła w Ekstraklasie, tym razem na 2 lata. Kolejne sezony to zmagania o awanse i utrzymanie oraz powroty do Ekstraklasy lub pierwszej ligi. Drodzy Państwo, mógłbym jeszcze długo wymieniać dane statystyczne i fakty z historii naszego klubu. Nie możemy jednak żyć tylko historią. Musimy z odwagą i marzeniami popatrzeć w przyszłość, stawiać sobie cele, wierzyć w nie i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Za chwilę wystąpią przed nami zawodnicy, którzy będą stanowić o sile stalówki w nadchodzącej rundzie. Przejdźmy zatem do głównych aktorów dzisiejszego spektaklu.
Powitajmy serdecznie trenera drugoligowej drużyny Stali Stalowa Wola, pana Pawła Wtorka! Witamy serdecznie trenera naszej stalówki. Kochani, Paweł Wtorek to wychowanek naszego klubu, doskonale znany naszym kibicom. Przez wiele lat reprezentował naszą Stal, później był zawodnikiem Tłoków Gorzyce, Stali Rzeszów i Unii Nowa Sarzyna. Od 29 kwietnia 2013 roku ponownie w Stali. Tym razem jako trener, jako ten z najmłodszych trenerów w drugiej lidze. Paweł Wtorek! Ale Pawłowi tak smutno samemu. Zapraszam do nas jego asystenta, Artura Lewiele! Witamy serdecznie asystenta trenera naszej stalówki. Artur Lewioda to również wychowanek i były zawodnik naszej Stali. Brawa, Artur Lewioda! Teraz zapraszam człowieka, który przeżywa dosłownie każdy mecz naszej stalówki. Kierownik teamu Stal Stalowa Wola, Wojciech Nieradka! Legenda klubu! Bez niego nasi zawodnicy często nie byliby w stanie szybko powrócić do zdrowia. Oczywiście po kontuzji. On dbał o ich rehabilitację. Fizjoterapeuta naszej drużyny, Tomasz Fijarczyk! I kochani, przed nami najważniejsza część wieczoru. Za chwilę pojawią się zawodnicy, którzy w rundzie wiosennej sezonu 2013-2014 będą reprezentować naszą Stal. Nadszedł moment, na który wszyscy czekali. Panie, panowie, naszej bramki będzie strzegł Tomasz Wieteka! Bramka, wzrost 185 cm, wychowanek Stali Stalowa Wola. Powrócił do nas latem ubiegłego roku po latach gry w Stali Rzeszów. Tomasz Wieteka! Tomasz Wieteka! Tomasz Wieteka! Tomasz Wieteka! Czasami Tomek potrzebuje wytchnienia, więc jego zmiennikiem jest Dawid Wolny! Wzrost 189 cm, wychowanek Stali Stalowa Wola. Właściwie pierwsze kroki stawiał Dawid LZS Winiarka. Teraz kolej na naszych obrońców. Panie, panowie, był, jest i będzie. Adrian Bartkiewicz, prawa strona. Pozycja obrońca, wzrost 183 cm, wychowanek Okęcie Warszawa. No i kolejny defensor, ostoja środka pola, z numerem 3 na koszulce, Michał Czarny! Michał, ostoja i dobry duch naszej drużyny, pozycja obrońca, wzrost 189 cm, wychowany Orkanu Załużę. Michał Czarny! No i kolejny środkowy obrońca, 21 numer na koszulce, Michał Bogacz!
Pozycja obrońca, wzrost 185 cm. Michał jest wychowankiem w Podkarpacia, Ustynia. No, kolejny obrońca to można powiedzieć niski wzrostem, wielki duchem. Kochani, Sylwek Sikorski! Sylwek przyszedł do nas w lipcu 2011 roku ze Stali Rzeszów. Pozycja obrońca, wzrost 176 cm. Wychowany Karpat Krosko. A teraz to, co powiem, bardzo mnie cieszy. Po długiej kontuzji, bardzo przykrej, wraca do nas i mam nadzieję, będzie dużym wzmocnieniem. Liczymy na ciebie. Przemysław Żmuda! Ostatni z naszych defensorów Stali Obliwca 2011 roku. Pozycja obrońca, wzrost 185 cm. Wychowany w BKS Lublin. Kolejny zawodnik to nadzieja naszej defensywy, bardzo zdolny, utalentowany, gra na co dzień w juniorach starszych, ale już ma za sobą występy w drugiej lidze oczywiście. Kochani, gorąco powitajmy Maciej Sołę! Pozycja obrońca, wzrost 165 cm, Stali Stalowa Wola, być może w przyszłości będzie ostoją naszej defensywy. Kolejne nazwisko to też nadzieja naszego piłkarstwa. Niezwykle utalentowany junior, bijący już do bram naszego drugoligowego zespołu. Panie, panowie, Piotrek Kloc! Kolejny wychowanek naszego klubu. Pozycja obrońca, wzrost 183 cm. Zawodnik powrócił do nas z wypożyczenia z Sokoła Nisko. Powitajmy go bardzo ciepło ponownie w barwach Stali. Michał Mistrzyk! Michał Mistrzyk powrócił do nas z wypożyczenia z Sokoła Nisko. Pozycja kiedyś napastnik, dziś obrońca. Wzrost 180 cm wychowany w Stali Stalowa Wola. To byli obrońcy naszej drużyny. Przed nami zawodnicy linii pomocy. Gorące brawa dla obrońców, a pomocników będę zapraszał po kolei. Listę to otwiera Damian Łanucha! Zawodnik, który ma kreować grę naszej drużyny. Pozycja środkowy pomocnik. Wzrost 180 cm. Wychowany LKS na Gorszy. Kolejny pomocnik to zawodnik, który często decydował o obliczu naszego zespołu. Kochani, Radosław Mikołajczak! Radosław Mikołajczak przyszedł do nas z Rady Toruń zimą ubiegłego roku. Waleczny i niepokorny duch, pozycja pomocni. Wzrost 174 cm, wychowany w Bałtyku Koszali. No ten zawodnik to zrobił chyba na nas wszystkich kibicach największe wrażenie. Strzelił najwięcej bramek, bez niego sobie dzisiaj nie wyobrażamy Stalówki. Panie, panowie, Wojciech Rejman! Wojtek, pozycja pomocni, wzrost 184 cm. Najlepszy strzelec naszej drużyny, zdobywca nagrody podkarpackiej IKE 2013 w kategorii najlepszy zawodnik. Wychowanek Orła Rzeszów. Najlepszy piłkarz na Podkarpaciu, Wojtek Rejman. Kolejny zawodnik gra już w naszym zespole kilka sezonów. Ostatnio trapiły go kontuzje, ale już jest na stałe w kadrze trenera Pawła Wtorka. Michał Kachniarz! Michał
Hawie, który przyszedł do nas latem 2010 roku. I od tej pory to pewny punkt naszej drużyny. Pozycja pomocny, wzrost 182 cm. Wychowanek Łużyc Luba. Kolejny zawodnik, również kilka lat u nas, bardzo popularny, kochany przez wiele dziewcząt. Mateusz Kantor! Mateusz Kantor, zawodnik młodego pokolenia, o wielkim sercu do gry, pozycja pomocnik, wzrost 175 cm, wychowany w Wisłoki Dębica. Mówiąc kochany przez wiele dziewcząt, oczywiście miałem na myśli, że ma wiele fanek w Stalowej Woli. Mateusz Kantor. Kochani, teraz szczególne powitanie. Pozyskaliśmy w zimowej przerwie jednego zawodnika, właśnie go za chwilę zaprezentujemy. Powitajmy go serdecznie w barwach Stalówki. Mariusz Sacha! Witamy serdecznie. Przyszedł do nas z Polonii Bytom. W przyszłości zawodnik pod Beskidzia, Bielsko-Biała i Krakowi. Pozycja pomocnik. Wzrost 177 cm. Wychowanek SMS Bielsko-Biała. Witamy gorąco. Mariusz Sacha! Za wiele wzmocnień nie było, ale były konkretnie właśnie. Mariusz jest na pewno tym konkretnym wzmocnieniem Stalówki w przerwie zimowej. Kolejny pomocnik to wielka nadzieja, odkrycie, wychowanek naszego klubu, Mateusz Argasiński! Mateusz Argasiński przebojem wdarł się do pierwszego zespołu wiosną ubiegłego roku i mimo młodego wieku zadowolił się w nim na stałe. Zdobywca nagrody Podkarpacia IKE 2013 w kategorii odkrycie. Pozycja pomocnik, wzrost 187 cm. Wychowanej Stali Stalowa Wola. Mateusz Argasiński. Kolejny zawodnik, niemniej zdolny i również wychowanek Stalówki, który już ma miejsce w zasadzie w drużynie trenera Pawła Wtorka. Patryk Tur! Patryk Tur. Kolejny z grupy naszych najzdolniejszych wychowanków. Pozycja pomocnik, wzrost 171 cm. Wychowanek Stali Stalowa Wola. To byli zawodnicy grający w pomocy. Kolejne naszych napastników. Kochani, następny zawodnik to również wychowanek Stali Stalowa Wola. Jest ich naprawdę wielu w naszym składzie. Świadczy to o dobrej pracy w grupach młodzieżowych. Kolejnym zawodnikiem jest Łukasz Wisłocki. Łukasz Wisłocki, pozycja napastnik, wzrost 182 cm. Wychowanek Stali Stalowa Wola. Następny zawodnik to również wychowanek Stalówki. Panie, panowie, Marcin Tur! Marcin Tur, pozycja napastnik, wzrost 171 cm, wychowany Grabianka Tuciska. Przepraszam, serdecznie. Wychowany Grabnika Tuciska. Chodzisko blisko Stalowej Woli. Ja powiedziałem, że wychowanek Stalówki, bo tak naprawdę Marcin tutaj zdobywał szlify i tu się uczył piłkarskiego rzemiosła w Stali Stalowa Wola. Kolejny zawodnik to również wychowanek Stali Stalowa Wola. Mieliśmy okazję już go dzisiaj na scenie to podziwiać. Jest to już wychowanek, piłkarz starszego pokolenia, ale niezwykle pożyteczny i potrzebny naszej drużynie. Powitajmy serdecznie Wojciech Fabianowski!
Wojtek Fabianowski, pewny punkt naszej drużyny. Na jego bramki bardzo liczymy wiosło. Pozycja na pas, wzrost 184 cm. Wychowanek Stali Stalowa Wola. Kolejny napastnik powrócił też do Stalowej Woli, gra u nas i się bardzo dobrze czuje, jest wychowankiem Sokoła Nisko. Powitajmy go serdecznie, Damian Juda! Damian Juda, zdobywca kilku ważnych bramek w ubiegłym roku. Pozycja napastnik, wzrost 176 cm, wychowany Sokoła Nisko. No i też nabytek Stali Stalowa Wola w poprzedniej rundzie, bardzo pożyteczny. Tomasz Płonka! Tomasz Płonka przyszedł do nas latem ubiegłego roku z izolatora Pomuchwała. Na jego listy strzeleczki liczymy wiosło, pozycja na pasku, wzrost 194 cm, wychowanek RKS-u Trzebowiska. Drodzy Państwo, to jest trzon naszego drugoligowego zespołu, ale jeszcze są też piłkarze, którzy trenują z tym zespołem i chciałbym ich Państwu zaprezentować. Zapraszam na scenę Krzysztofa Płaskonia! Witamy Krzyśka! Jest to bramkarz juniorów starszych. Również zapraszam bramkarza juniorów starszych, Patryka Grzymałę! Zapraszam Artura Kwiatkowskiego! Zapraszam Kamila Samołyka! I zapraszam Grzegorza Kowala! Szkoleniowiec naszej ekipy, trener pan Paweł Wtorek. Bardzo proszę, panie trenerze. Witam serdecznie.
Jest to mój debiut, także mam na pewno lekką tremę. I proszę się nie rozsiadać fotelem wygodnie, bo to nie potrwa zbyt długo. Powiem bardzo krótko. Nie mamy takich pieniędzy może jak siatka Tarnobrzeg. Nie ściągnęliśmy tylu zawodników co Motor Lublin. Nie byliśmy na obozie w Turcji jak Wigry Suwałki. Nie mamy boiska do treningu. Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy najlepsi! Nie macie obozu w Turcji, ale macie nas! Nie mamy boiska, tak powiedziałem, treningowego, żeby trenować w zimie. Ale mamy coś może więcej niż te wszystkie rzeczy razem wzięte. Mamy super wartościowych zawodników i super ludzi. I myślę, że to jest... To jest chyba nawet więcej niż obóz w Miami. To jest najcenniejsze. Zagwarantować na pewno nie możemy, mówię tu za cały zespół, że wszystkie mecze wygramy, bo mocno stąpamy po ziemi, ale na pewno możemy zagwarantować jedną rzecz, że w każdym meczu będziemy grać na 150% swoich możliwości. Wszystkich zawodników, którzy są w kadrze pierwszego zespołu, są wymienieni. No, jestem maniakiem wprowadzania młodych ludzi. Może to niektórzy mówią, że jadę po bandzie, pewnie tak jest. Jest z nami w drużynie jeszcze kilku chłopców, których chciałbym wymienić. Przemek Stelmach, Mateusz Watras, Piotrek Szewczyk. I ostatnio od zeszłego tygodnia trenują z nami chłopcy z 98 rocznika Paweł Szoja i Michał Ujda. Także liczę bardzo, że to będzie kiedyś przyszłe Stalowej Woli i będziemy mieć z nich wielką pociechę. Nie możemy też zapomnieć, pewnie złamię trochę regulamin tego spotkania, o chłopcach, którzy są teraz ciężko kontuzjowani, czyli Dawid Komada i Artur Cebula, pewnie oni z nami tutaj są. I bardzo bym chciał, żeby do nas wyszli tutaj na scenę. Artur jest po operacji, Dawid Komada jest przed zabiegiem. My o nich nie zapominamy, oni są cały czas z nami w drużynie, także super, nie ma Dawida chyba jeszcze. W nadchodzącej rundzie życzę zawodnikom, kibicom samych sukcesów, radosnych chwil i zapraszamy na nasze mecze. Dziękuję bardzo. Paweł Wtorek, dziękujemy bardzo trenerowi za tych kilka ciepłych słów skierowanych do nas. Drodzy Państwo, teraz minuta dla fotoreporterów. Ściągamy statywy. Bardzo proszę przedstawicieli mediów o pamiątkowe zdjęcie zawodników na środek, trenerów, szkoleniowców, sztab medyczny. Zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Będzie okazja teraz zrobić zdjęcie zawodnikom, całej drużynie i trenerom. Zielono-czarnych barw. Brawa dla naszych zawodników!
I kochani, jeszcze raz podziękujmy naszym zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu i medycznemu. Jeszcze raz gorące brawa. Drużyna Stali Stalowa Wola, która będzie reprezentować nasz klub na wiosnę 2014 roku. Gorące brawa! Brawo, brawo! Kochani, to tak jest dobrze na tej scenie, że nie chcą schodzić. No nie wiem, co zrobić teraz, no. Oddam głos kapitanowi Tomaszowi Wietesze. Proszę bardzo, Tomek. Chciałbym wam podziękować za to, co się przygotowali dla nas. No my ze swojej strony, tak jak trener powiedział, zrobimy wszystko, żeby te mecze dla was powygrywać. Dla siebie, dla kibiców, dla wszystkich ludzi związanych ze sportem w Stalowej Woli. Także ja ze swojej strony dziękuję, w imię zespołu dziękuję. I do zobaczenia w sobotę. Postaram się wybrać. Tomek, trzymamy za słowo. Jeszcze raz podziękujmy naszym zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu i medycznemu. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie. Stan Stalowa Wola! To są właśnie nasi kibice. Zawsze za swoją drużyną. Dziękujemy naszym zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu i medycznemu. Jeszcze raz brawa. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu naszej prezentacji, zapraszam państwa na krótki pokaz sztuki magicznej, którą zaprezentuje Chwila Iluzji Gregor. I kolejna atrakcja dzisiejszego wieczoru. Za chwilę wyłonimy zwycięzcę nagrody Stalowe Serce za rok 2013. Przypomnijmy, że na Stalowe Serce 2013 można było głosować na oficjalnej stronie internetowej piłkarskiej spółki akcyjnej stal1938.pl. Tam też dostępny był szczegółowy regulamin nagrody. To już kolejna edycja tej nagrody przyznawanej przez kibiców i sympatyków naszej drużyny. Chcielibyśmy teraz zaprosić na krótki pokaz multimedialny przybliżający sylwetki zawodników nominowanych za rok 2013 do naszej nagrody.
naszych kibiców. Zapraszamy na scenę zawodników nominowanych do nagrody Stalowe Serce 2013. Stalowe Serce to kolejny punkt naszego programu, a pierwszym z nominowanych jest Tomasz Wietecha! Brawo, brawo! Przede wszystkim cechy charakteru, które chcielibyśmy, aby cechowały wszystkich naszych zawodników, czyli ambicja, waleczność, nieustępliwość, zaangażowanie i chęć osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku sportowego. Nagrodzonego zawodnika powinno zatem cechować waleczne serce i stalowa wola w dążeniu do osiągnięcia najlepszego wyniku sportowego. Duma z reprezentowania zielono-czarnych barw. W nagrodę wręczy ubiegłoroczny jej zdobywca. Zapraszam na scenę Artura Cebulę oraz prezesa piłkarskiej spółki akcyjnej Mariusza Szymańskiego. Brawa! Artur Cebula po operacji kontuzjowany, laureat ubiegłorocznej edycji Stalowego Serca oraz prezes Mariusz Szymański. Bardzo proszę, panie prezesie. Dobry wieczór państwu. Najpierw chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za wysiłek i trud włożony w rundzie jesiennej. I myślę, że wszystkim zawodnikom naszej stalówki należą się gorące brawa. A nagrodę Stalowego Serca za rok 2013 zdobył... kolegów, którzy między mną tutaj stoją i tych, którzy byli przedstawieni wcześniej, prawda? Bo nasza wysoka forma doprowadziła do tego, że ja też dobrze się czułem na tym boisku. No i wydaje mi się, że tą nagrodę powinniśmy dostać prawie każdy po troszku. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję jeszcze raz i gratuluję Wojtkowi i wszystkim nominowanym zawodnikom. Dziękujemy serdecznie.
minuty dosłownie dla fotoreporterów. Dziękujemy i brawa dla wszystkich nominowanych zawodników. Kochani, tak oto w ten sposób doszliśmy do końca dzisiejszej prezentacji.